Cześć, z tej strony Karolina Bukowska i dzisiaj mam przyjemność zaprosić Was na prezentację najnowszej mojej kolekcji Karailina stworzonej dla Craft O'Clock. Duży pad papierów Karailina składa się z 6 dwustronnych papierów o formacie 30,5 x 30,5. O gramaturze 250 gram jest to tak naprawdę 12 wzorów plus jeden dodatkowy arkusz z dodatkami do wycięcia znajdujący się na drugiej stronie okładki. Karailina jest utrzymana w kolorystyce różu, fioletu, troszkę ciemniejszego koloru postaci czerni. Przełamane jest to wszystko odrobiną bieli i słomkowego, takiego żółtawo-brązowego koloru. Połączenie fioletu, delikatne przetarcia bielą, grafika w postaci delikatnych róży, dodatkowo czerń, która nadaje charakteru i zabija tą słodycz, powoduje, że jest to kolekcja idealna dla nastolatek, dla dziewczynek rezolutnych w wieku przedszkolnym i szkolnym. Spójrzcie na te kroki, przetarcia, to wszystko jest bardzo ekspresyjne i oddaje charakter takich właśnie młodych dam. Ponadto motyle, każda dziewczyna chyba lubi motyle, a przynajmniej ma w brzuchu motyle, gdy się zakocha. Kwiatki, kwiatuszki, deska z kwiatkami. Tak naprawdę jest to pełne słodyczy, ale takiej stonowanej, z charakterem. Te papiery mają wiele grafik, które stworzyłam sama przy pomocy markera. Natomiast grafika dziewcząt oraz elementów do ich ozdobienia została zamówiona specjalnie z myślą o tej kolekcji. Kolejny pad papieru w tej kolekcji ma format A4. To 20,3 x 30,5 cm papier o gramaturze 190 g. Składa się on z 14 dwustronnych papierów, 2x7 papierów dwustronnych plus dodatkowo dwa arkusze do wycinania. W tym padzie mamy akurat tagi, które przepięknie uzupełnią Wasze projekty. Piękne deski połączone z pismem, delikatne kwiaty na akwarelowym tle. Bardzo wyraziste, intensywne kropki, przetarcia, piękne motylki oraz linie przerywane, szarpane. I znów grafika kwiatków osadzonych na tle deski oraz takich jakby przetarć. Ponadto grafika ponownie malowana przeze mnie markerem, stąd różnego rodzaju pisma. To wszystko składa się na tą właśnie kolekcję. Do tego bardzo głęboka czerń, która pozwoli na niezwykłe stworzenie projektów, gdy obsadzimy Karailinę właśnie na takim tle. Kolejny pad papieru w tej kolekcji to oczywiście papiery 20,3 x 20,3 w kształcie kwadratu o gramaturze 190 g. Zestaw składa się z 18 dwustronnych papierów. W zestawie znajdziecie po 3 sztuki z 5 dwustronnych papierów plus dodatkowy arkusz papieru, który znajduje się na stronie okładki. W tym secie mamy tutaj piękne biało-czarne tło ze słodkimi kwiatkami. Wzory papierów powtarzają się we wszystkich padach. Dopiero nowości wzorów poznacie w padzie najmniejszym. Najmniejszym w formacie 15,75 x 15,75, gdzie zestaw składa się z 18 dwustronnych papierów. W tym padzie znajduje się zdublowanych 9 arkuszy papieru. Na drugiej stronie okładki mamy Esy Floresy. Myślę, że to świetna grafika to właśnie młodzieżowej kolekcji. Mamy również nasze akwarelowe tło, które znacie, deskę, kropeczki, motylki. Mamy również ponownie kwiaty, kwiaty na desce, kwiaty na tle z przecieraniem. Mamy nasz piękny arkusz biały z kwiatami. Z drugiej strony mamy
mamy znów trochę pisma. No i nowy arkusz. Arkusz w kształcie piór z jednej strony, a z drugiej znów nierównej kreski. Ponadto mamy deskę czarną oraz krzyżyki na fioletowo-różowym tle. Papiery dodatkowo zostały wzbogacone, a arkusz znów ze słomkowym kolorem i na niego zostało naniesione nasze cudowne motle. Oczywiście w kolekcji są również napisy. Napisy dwustronne, z jednej strony polskie, z drugiej angielskie i karty do Project Life. Obecnie są one na arkuszu 30 na 30 cm. Z jednej strony są karty, a z drugiej oczywiście papier z grafiką. Tutaj mamy serduszka z delikatnymi przytarciami. Ponadto został stworzony arkusz z dodatkami w postaci kwiatków, listków, dzięki czemu jest możliwość stworzenia kompozycji wielowarstwowej, kompozycji 3D. Ta kolekcja ma w sobie niezwykłe dodatki, dodatki z brokatem. Spójrzcie, jak one się mienią. W kolekcji są 4 rodzaje dodatków, a jest to taniec i sport, to drugi arkusz papierów. Jest to moda, tutaj mamy w cieniu dupowych, torebek, butów, dodatkowo pomadka, perfum. Wszystko to, co dla nastolatek jest ważne. No i oczywiście element szkoły, planera, czyli mamy tutaj karę i linę w takim wydaniu szkolnym. Kolejne dodatki to dodatki muzyczne. Mamy tutaj gitarę, skrzypce, pianino, słuchawki, boombox, nuty. Wydaje mi się, że przepięknie ozdobią albumy i pokażą pasję młodych dam. No i oczywiście nie mogło zabraknąć kopert. Koperty uwielbiacie, dlatego też zostały stworzone. Z jednej strony mamy koperty, a z drugiej strony arkusz z nutami. Myślę, że taki papier z nutami będzie idealny do layoutów, dlatego też jeśli nawet ktoś nie przepada za kopertami, będzie można go wykorzystać w troszkę inny sposób. Mam nadzieję, że kolekcja przypadła Wam do gustu i że stworzycie przepiękne projekty. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Cześć!